ktoś puści którąś nową, to moja dzielna drużyna prawników go znajdzie. No proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Wieczór. Spotkam Jotko. Jest pijany, a ja jestem trzej. Ja świnie. Idziemy na kawę. Siedzimy więc w knajpie. Też bym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam. A on pijany jak świnia, a ja trzeźwy. I nagle on, wskazując jakieś dwie, siedzące przy sąsiednim stoliku, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch, dosiądźmy się do nich, a ja. Stosunek wysoce umiarkowany, dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Ja to sobie lekceważę. Nie interesują mnie twoje wstrętne propozycje, człowieku. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadany. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą, rozmową z drugą, ja nie mam. Zrezygnuję, siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jestem jak świnia trzeźwa. Deszcz zaczyna padać. Znowu on, wskazując te dwie, mówi: dosiądź. Podwór